Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. Ponad 1 000 000 ludzi chorych na COVID-19 na całym świecie. W USA ponad 1 000 zgonów jednego dnia. Koronawirus pożera nas z dnia na dzień i nic na razie nie wskazuje na to, by ten dramat miał szybko się skończyć. Dziś w programie. Szwecja, kraj odrębny. Na ile jego strategia walki z koronawirusem sprawdza się? Niemcy. Masowe testowanie powoduje, że ten kraj notuje najniższą śmiertelność wśród dużych państw. Węgry. Premier Orbán przyznaje sobie prawo rządzenia za pomocą dekretów. Koronawirus wymówką. Ale czy Orbán potrzebuje wymówki? Popatrzymy, jak pandemia rozwija się w Afryce. Jak długo uda się tam utrzymać stosunkowo niską liczbę zachorowań? Ludzie wierzą w różne rzeczy. W czasach koronawirusa wierzą w jeszcze większe brednie niż zwykle. O nich też będzie mowa w tym programie. Prognozy gospodarcze mrożą krew w żyłach. Czy nadszedł czas poważnego zmierzenia się z dylematem? Odbudowa gospodarek nawet za cenę podwyższenia ryzyka śmierci? Czy dalsze staczanie się świata w gospodarczą otchłań? Porozmawiamy także o tym, jak koronawirus zmienia demokrację, nasze podejście do roli państwa w życiu jednostek. Czy to, co przeżywamy, to kryzys wspólnoty, czy początek jej odbudowy? To wszystko w raporcie o stanie świata i jeszcze specjalna niespodzianka, ale o niej za chwilę. Przypominam, że raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Patronom, producentom tego programu z serca dziękuję, a wszystkich Państwa zapraszam do przyłączenia się do zbiórki na patronite.pl. Dzisiejszą audycję realizuje Chris Wawrzak, wydawcą jest Agata Kasprolewicz. Proszę pisać na adres raportrosiaka@gmail.com. Proszę komentować na Facebooku na stronie Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. Jestem także na Twitterze.
To zespół Bemi Bem na początek raportu o stanie świata. Rzeczywiście nie bójmy się wiosny, nawet jeśli nie możemy w tej chwili korzystać z jej uroków. Podczas gdy większość państw europejskich i nie tylko europejskich zachęca, a czasami zmusza swoich obywateli do pozostania w domach w czasie pandemii, Szwecja przyjęła model odrębny. Regulacje nie są regulacjami ostrymi, a raczej rekomendacjami. W dalszym ciągu otwarte są szkoły, restauracje, siłownie, choć od 7 kwietnia mają zostać zamknięte wyciągi narciarskie. Skąd to szczególne podejście Szwecji do pandemii i jakie przynosi rezultaty? O tym porozmawiam z Katarzyną Tubylewicz, tłumaczką z języka szwedzkiego i pisarką, autorką znanej książki Moraliści, jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie, a niedawno również wydanej książki Bardzo zimna wiosna, kryminał. Witam panią. Dzień dobry. Mamy takie fakty. Ponad 5,5 tysiąca zachorowań, ponad 300 zgonów w Szwecji. Jak na kraj 10-milionowy, to nie jest jakiś odstający od normy wynik. Chyba się pani zgodzi, że to nie jest wynik odstający na korzyść jakoś zasadniczo. Mimo to Szwecja się trzyma swoich liberalnych, nazwijmy to, rozwiązań. Dlaczego? Dodam nawet, że już w tej chwili jest ponad 6 tysięcy osób zakażonych. Myślę, że jednym z powodów podstawowych jest to, że w Szwecji tym kryzysem zarządzają nie politycy, ale eksperci. Tutaj politycy właściwie pozostają cały czas dwa kroki za epidemiologami. To znaczy oczywiście premier Szwecji Stefan Löfven wygłasza co jakiś czas jakąś mowę do narodu i w ogóle spełnia bardzo dobrze swoją rolę, ale wszystkie decyzje są podejmowane przez epidemiologów. I to bardzo doświadczonych. Jedną z głównych postaci tutaj jest Anders Tegnell. To jest człowiek, który ma pozycję państwowego epidemiologa i który przez wiele, wiele lat pracował z różnymi epidemiami. On był na przykład szwedzkim ekspertem, który pojechał do Afryki w czasie kryzysu Ebola. I to jest człowiek, który naprawdę zna się na tym, jak należy w takich sytuacjach pracować. On uważa, i tak uważa także instytucja, w której jest jeszcze bardzo wielu innych ekspertów, która się nazywa Folkhälsomyndigheten, że wirus korona to nie jest wirus, który zniknie w ciągu 3 tygodni, tylko będzie z nami przez kolejne miesiące, a być może nawet lata. I że w związku z tym należy tę epidemię kontrolować i dążyć do tego, żeby umierało oczywiście jak najmniej ludzi i dążyć do tego, by służba zdrowia była w stanie panować nad sytuacją. W tej chwili nowe wiadomości są takie, że jeszcze 1/3 miejsc na intensywnych oddziałach terapii w Szwecji jest wolna. Także na razie jest cały czas taka sytuacja, że lekarze mają pod kontrolą to, co się dzieje. I w Szwecji w związku z tym wprowadzane są te obostrzenia nieliczne, które są konieczne, aby spłaszczać tę rosnącą krzywą. I to się może zmienić. My cały czas jesteśmy informowani o tym, że może nadejść dzień, kiedy obostrzeń będzie więcej. Ale na razie jest robione to, co jest potrzebne, żeby sytuacja się rozwijała w sposób kontrolowany. Mówi pani o tym, że politycy czasami jakby zdążają za epidemiologami i to naukowcy tak naprawdę dyktują te metody stosowane w Szwecji. Ale pytanie brzmi, czy istnieje zgoda między naukowcami? Przeczytałem, że mamy petycję 2000 naukowców, między innymi prezesa Fundacji Noblowskiej wśród nich, którzy wzywają do podjęcia ostrzejszych metod. To by znaczyło, że mamy taką samą sytuację jak w większości krajów, to znaczy są naukowcy, którzy coś tam twierdzą i są inni naukowcy, którzy temu z tym się nie zgadzają. Tak, ale na przykład w tej chwili wiadomo, że 78% Szwedów, ludzi w Szwecji, popiera tę drogę, którą państwo wybrało. Szwedzi są bardzo dumni z tego, jak w tej chwili rozwiązywana jest ta sytuacja. Oczywiście, że zawsze są osoby, które mają wątpliwości i to prawda, że w świecie nauki tutaj też nie ma zgody, ale warto powiedzieć, że to nie jest tak, że Szwecja nie robi niczego, aby spowalniać proces. Istnieje
istnieje zakaz zgromadzeń większych niż 50 osób. Istnieje całkowity zakaz odwiedzania ludzi w domach starców, dlatego że przede wszystkim tu stawia się na to, żeby chronić tych ludzi, którzy są słabi i którzy są w grupach ryzyka. Poza tym Szwedzi są zdecydowanie zachęcani do tego, aby pracowali z domu, aby ograniczali bardzo kontakty towarzyskie i to się dzieje. Szwedów nie trzeba do tego zmuszać, to jest taki bardzo dobrze zorganizowany naród, także solidarny naród i ludzie się stosują do porad, które słyszą. No właśnie, wiele się mówi na temat tych społecznych i kulturowych uwarunkowań tej postawy. Pani mówi o prawie 80% poparciu działań władzy, co jest jakimś ewenementem, bo jednak w większości zachodnioeuropejskich państw te działania władz są albo kontestowane, albo przynajmniej bardzo mocno podważane. Czy Szwedzi rzeczywiście mają pewien rodzaj samodyscypliny społecznej? Może i to ma znaczenie? To jest społeczeństwo o bardzo wysokim poziomie zaufania do siebie wzajemnie i do władzy. I to bardzo tutaj w tej sytuacji pomaga. I poza tym pomagają też pewne czynniki kulturowe. Na przykład to, że w Szwecji 40% mieszkań, domostw, to są tak zwane gospodarstwa samotne. To znaczy 40% Szwedów mieszka samotnie. W Szwecji kontakty międzyludzkie nie są tak ścisłe i tak częste jak w takich krajach jak Włochy czy Hiszpania. Ludzie nie rzucają się raczej sobie w ramiona i nie całują się 5 razy w policzek na powitanie. Także jest trochę takich elementów naturalnego dystansu w społeczeństwie, które w sytuacji zarazy są pomocne. Ale jednocześnie warto powiedzieć, że w Szwecji uważa się w tej chwili, że ponieważ ten kryzys, w którym się znajdujemy, będzie bardzo długotrwały, to jest rzeczą niemądrą zamykanie wszystkiego na klucz na samym początku epidemii, dlatego że już przykład chiński, wiemy już w tej chwili, że po pierwsze w Chinach umarło dużo więcej ludzi niż podają tamtejsze władze, a poza tym, że wirus powrócił. To nie jest tak, że jak wszystkich się zamknie w mieszkaniach i oni później wyjdą po miesiącu, to już będzie spokój. Gdyby tak było, to wszyscy by się zamknęli. Problem polega na tym, że to jest właśnie nierealistyczne. Więc Szwecja jest przygotowana na to, by stosować zasady tego społecznego dystansu, ale w taki sposób, by było możliwe stosowanie ich przez pół roku. Bez rozwalenia całkowitego gospodarki, bez zniszczenia tkanki społecznej. Bo warto zastanowić się nad tym, jak ogromne będą konsekwencje także dla służby zdrowia w sytuacji, w której całkowicie załamuje się gospodarka, bo nikt nie pracuje. W Szwecji uważa się, że ludzie silni, ludzie zdrowi przejdą zarażenie wirusem korony raczej jako może lekkie przeziębienie, dla niektórych to będzie ciężka grypa, ale umówmy się, że my nie mamy do czynienia z dżumą. Mamy do czynienia z wirusem, który jest bardzo zaraźliwy i który jest bardzo niebezpieczny dla pewnych grup w społeczeństwie, ale nie dla wszystkich. Więc tu jest taka idea, że ci wszyscy muszą działać, aby reszta mogła chorować. Więc to też jest bardzo duża solidarność i ten rodzaj myślenia wydaje mi się w tej chwili bardzo racjonalny. Zresztą od razu powiem, że dzięki temu, że w Szwecji na razie nie grozi totalne załamanie gospodarki, chociaż oczywiście ta gospodarka też już jest poddana bardzo silnej presji i dużo było już zwolnień i o tym się w ogóle pisze, że dużo też firm musi swoich pracowników wysyłać na przymusowe urlopy, ale co na przykład sektor usługowy cały czas działa. Działają restauracje, działają kawiarnie, działają fryzjerzy, więc przynajmniej ci ludzie są w stanie się cały czas utrzymywać. Ale Szwecja na przykład w tej chwili, kiedy w regionie sztokholmskim epidemia rozwija się najszybciej. I chociaż my tu cały czas normalnie żyjemy, ja chodzę i uczę jogi, chodzę na swoją jogę i tak dalej, chociaż jednocześnie pracuję z domu i mój mąż też pracuje z domu, ale w tym regionie tutaj, w tej chwili cała służba zdrowia, wszyscy ludzie, którzy pracują z pacjentami koronawirusa, dostają 220% więcej pensji niż normalnie, tak? Na to stać Szwecję. A czy Szwecja testuje osoby zwłaszcza związane właśnie z ochroną zdrowia?
Na początku było tak jak wszędzie poza Niemcami z Europy, że tych testów było za mało, ale w tej chwili właśnie ruszył program testowania służby zdrowia i w ogóle dosyć dużo programy testowania. Ale na przykład w Szwecji epidemiolodzy cały czas też twierdzą, że dla zwykłych ludzi wystarczającym środkiem ostrożności jest to, że nikt nie wychodzi z domu, jeżeli ma jakiekolwiek objawy. Natomiast jeżeli na przykład ktoś ma w domu osobę chorą i ta chora osoba może ewentualnie być zakażona wirusem korony, to członek rodziny, który jest zdrowy, cały czas może wychodzić z domu. Także tutaj na przykład w ogóle nie wprowadzono takiej radykalnej kwarantanny. Ale tutaj warto chyba jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że bo w tej chwili takim słowem, które jest używane często i kojarzone w ogóle z tym, że to jest jakieś nieetyczne myślenie, jest słowo odporność grupowa, tak? Bo odporność stadna. W pewnym momencie, czy odporność stadna, tak. Na początku Wielka Brytania stawiała na osiągnięcie tej odporności stadnej i to zostało uznane za nieetyczne, za jakąś taką decyzję znaczącą, że godzimy się na to, że wielu ludzi umrze. W Szwecji osiągnięcie odporności stadnej nie jest jakimś oficjalnym celem polityki rządu, ale o tej odporności dużo się mówi, dlatego że do niej należy dążyć, bo dopóki nie ma szczepionki, to jedynie ten moment, w którym 60% społeczeństwa będą ludzie odporni już na wirusa, to jest ten moment, kiedy wszyscy zaczynają być bezpieczni. Wcześniej tak nie będzie. Więc dlatego w Szwecji po prostu się nie próbuje wszystkiego całkowicie zatrzymać, ale utrzymać taki stan rozwoju epidemii, by służba zdrowia była w stanie leczyć, tak? Tych, którzy tego potrzebują. I kraj się naprawdę przygotował bardzo pilnie przez ostatnie tygodnie do tego, żeby znacząco zwiększyć liczbę miejsc na intensywnej terapii, zbudowano kilka polowych szpitali, włożono ogromną pracę w to, żeby nie zdarzyło się tutaj coś takiego, co na przykład zdarzyło się we Włoszech. Z tego, co pani mówi, Szwecja jawi się taką wyspą racjonalności w krajobrazie przesiąkniętym jednak paniką i zachowaniami bardzo chaotycznymi, jeśli patrzymy nie tylko na Europę, ale w ogóle na cały świat. Ja chciałbym jeszcze na koniec spytać, czy ta racjonalność przepisuje się także na politykę w Szwecji? Bo wiem, że to jest kraj, który posiada ogromną rzeszę imigrantów na przykład. Na tym tle przez ostatnie lata, jeszcze przed pandemią oczywiście, były spore napięcia w tej polityce. Tak, ja sama zresztą o tym pisałam wielokrotnie. Czy my mamy, nie wiem, taką grę w obwinianie kogoś, kto przywiózł tego wirusa, albo czy może większy dystans do tych ludzi? W ogóle nie ma tego, o czym pan wspomniał. W ogóle nigdzie naprawdę nie widziałam żadnych takich komentarzy, które by sugerowały, że to jest wina innych, że do Szwecji dotarł wirus korony. To, co w temacie wielokulturowości tutaj było dyskutowane, to fakt, że troszkę za późno uruchomiono informowanie o tym, jak należy się zabezpieczać w innych językach niż szwedzki. A w Szwecji jest sporo ludzi, którzy nawet są obywatelami Szwecji, a wciąż po szwedzku nie mówią. I to są często mieszkańcy tych uboższych przedmieści, które często są bardzo wymieszane etnicznie. Poza tym na przykład pisano o tym w Szwecji, że wśród zwłaszcza pierwszych ofiar śmiertelnych wirusa było bardzo dużo ludzi, którzy nie byli rodowitymi Szwedami, w tym Somalijczyków. I to może mieć związek albo z tym, że są jakieś różnice odporności między ludźmi z różnych grup etnicznych, ale mogło mieć to też związek właśnie z zupełnie innym stylem życia, z tym, że Somalijczycy w Szwecji często mieszkają w mniejszych mieszkaniach i więcej ludzi na powierzchni, że tam bliżej jest pomiędzy ludźmi z różnych pokoleń, że ludzie starzy częściej spotykają ludzi młodych. O tym w Szwecji pisano, ale ja myślę, że jeżeli chodzi w ogóle o takie spojrzenie szersze na Szwecję, to jest kraj, który po prostu jest bardzo konsekwentny w każdej sytuacji politycznej w obronie otwartości. W Szwecji morderstwa słynnych polityków Olofa Palme, Anny Lindh nie spowodowały, że uznano, że nie, teraz politycy już nie mogą jeździć metrem i wszyscy muszą mieć cały czas ochroniarzy. Szwedzcy politycy są dalej bardzo blisko społeczeństwa. Kryzys migracyjny w 2015
2015 roku przyniósł Szwecji bardzo wiele problemów, bo przyjęła najwięcej uchodźców per capita w Europie i to rzeczywiście przyniosło dosyć duże konsekwencje i wiele negatywnych efektów, ale Szwecja dalej jest krajem otwartym, przyjmuje mniej uchodźców, ale nadal ich przyjmuje. I w sytuacji epidemii w Szwecji też się uważa, że otwartość jest wartością, że społeczeństwo dorosłych ludzi mimo to nie powinno być zmuszane do tego, by zachowywało się odpowiedzialnie karami finansowymi, że nie należy tworzyć z kraju dyktatury tylko dlatego, że Chiny w ten sposób walczyły z epidemią. Ja muszę powiedzieć, że choć często pisuję o Szwecji krytycznie, to właśnie teraz mam taki moment, w którym bardzo podziwiam to społeczeństwo i wierzę, że ta szwedzka droga być może ryzykowna, ale że ona jednak okaże się jedną z bardziej racjonalnych dróg. Dziękuję bardzo. Gościem raportu o stanie świata była Katarzyna Tubylewicz, tłumaczka z języka szwedzkiego. Autorka niedawno wydanej książki Bardzo zimna wiosna. Raport o stanie świata. Teraz czas na niespodziankę. Rozmawiamy non-stop o koronawirusie i być może warto co jakiś czas zatrzymać się. Wrócić do lektur odnoszących się do tego, co nas obecnie otacza, a czasem zupełnie do czego innego. Poprosiłem osoby związane mniej lub bardziej z raportem o stanie świata, przyjaciół, znajomych, ekspertów, którzy pojawiają się w naszym programie, również niektórych patronów, o podzielenie się ze słuchaczami wierszem albo innym fragmentem literackim, który jest im drogi i którym oczywiście podzielić się chcą. W najbliższych audycjach będę czerpał z tego schowka. Zaczynamy od osoby, bez której nie byłoby raportu o stanie świata. Dzień dobry, nazywam się Agata Kasprolewicz i jestem wydawcą raportu o stanie świata. Chciałam podzielić się z Państwem wierszem, który jest mi bardzo bliski i wraca do mnie zwykle w trudnych chwilach. Tak sobie myślę, że nawet z największą stratą łatwiej się oswoić, jeśli pozwolimy opowiedzieć o niej poecie. Do tego wiersza poprowadziła mnie muzyka. Wiele lat temu rozkochałam się w płycie Leszka Możdżera, Larsa Danielsona i Zohara Fresco Between Us and the Light. Dowiedziałam się później, że tytuł tego albumu to są tak naprawdę ostatnie słowa wiersza Zbigniewa Herberta, które brzmią Między nami a światłem. Ten wiersz pochodzi z tomu Struna światła, a ponieważ zawdzięczam go Leszkowi Możdżerowi, to chciałabym, żeby w mojej interpretacji wybrzmiał wraz z muzyką z albumu Between Us and the Light. Zbigniew Herbert, Struna. Ptaki zostawiają w gnieździe swoje cienie. Zostaw wtedy lampę, instrument i książkę. Chodźmy do pagórka, gdzie rośnie powietrze. Gwiazdę nieobecną pokażę ci palcem. Głęboko pod darnią są tkliwe korzonki, źródełka obłoków, które biją czysto. Wiatr przyłoży usta, abyśmy śpiewali. My zmarszczymy czoła, nie powiemy słowa. Chmury aureole mają tak jak święci. My mamy kamyki czarne zamiast oczu. Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy. Może zejdą blaski po schylonych plecach. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wielka jest przepaść między nami a światłem. Agata Kasprolewicz i wiersz, który Państwu podarowała. To nie był ani ostatni wiersz, ani ostatni występ Agaty w tym programie. Raport o stanie świata, teraz czas na Niemcy.
Kraj, którego reakcja na koronawirusa przez wielu ekspertów uznawana jest za modelową. Podstawą niemieckiej strategii jest przeprowadzanie, można powiedzieć, masowych testów. Mówimy już teraz o 200 tysiącach tygodniowo, docelowo to ma być ponad 1 000 000 testów tygodniowo. Dla porównania w Polsce ogółem do tej pory przebadano nieco ponad 61 tysięcy próbek. W efekcie w Niemczech mamy bardzo wysoką liczbę osób zdiagnozowanych jako zarażonych koronawirusem, prawie 80 tysięcy osób i stosunkowo niską procentowo śmiertelność. Ponad 1 000 osób zmarło, to znaczy, że 0,8% wynosi śmiertelność w Niemczech. Jest z nami Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej, znawca między innymi Niemiec. Witam cię, Jerzy. Dzień dobry. To są oczywiście dynamiczne dane. Wielu ekspertów wskazuje na to, że ta śmiertelność może rosnąć, ale chyba ten trend jest jednak widoczny. Niemcy postawiły przede wszystkim na testowanie, czyli na metodę najmocniej zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia, prawda? No, okazały się technologicznie bardzo sprawne, okazały się też bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o liczbę łóżek na specjalnych oddziałach, czyli nawet na to są przygotowane. Chociaż w tym tygodniu widziałem już pierwsze artykuły, że w jakichś miejscach brakuje łóżek, nawet w Niemczech. To brzmi koszmarnie, no bo skoro w Niemczech brakuje łóżek, to już czas umierać w Europie. Rzeczywiście w tym tygodniu ukazała się informacja, że Niemcy będą w stanie dzięki nowej metodzie niemieckiej nawet 400 tysięcy testów dziennie wykonywać, co się wydaje zupełnie niewiarygodną liczbą. Przy 80 paru milionach mieszkańców to by oznaczało, że w 200 dni są w stanie właściwie wszystkich przynajmniej raz przetestować. Jak wygląda samoizolacja w Niemczech? Rozumiem, że oprócz testowania też są metody izolacji ludzi podobne do innych krajów, chociaż to nie było chyba od początku tak drastyczne i tak ostre jak w niektórych innych miejscach. Tutaj Niemcy się chyba trochę spóźnili. Jeszcze niewiele ponad 2 tygodnie temu jeden z głównych tematów to był, czy należy zlikwidować te koronaparty, bo młodzież się gromadziła w różnych parkach i się dobrze bawiła. Ponad 2 tygodnie temu jeszcze były normalne wybory w największym landzie, w Bawarii, zupełnie normalnie przeprowadzane, a w Monachium 2-3 tygodnie temu odbył się wielki taki targ żywnościowy, na którym ludzie się ocierali, jedli łyżka w łyżkę i zdjęcia z tym w niektórych innych krajach robiły mocne przerażenie. I potem nastąpiło nagle odwrócenie tendencji, tak jakby Niemcy bardzo spoważnieli. Te reguły w Niemczech są ciut może łagodniejsze niż w Polsce. O jeden krok bliżej stanęli, chociaż w niektórych landach jest bardzo podobnie jak w Polsce, bo tam na poziomie landów są już ostateczne decyzje dokonywane i najostrzejsze reguły panują w Bawarii, gdzie jest najwięcej przypadków zakażeń i śmierci i też w niektórych miejscach obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia, z wyjątkiem takich przypadków, jak to zazwyczaj jest, że do apteki, czy po konieczne zakupy spożywcze, czy do jakiejś najbliższej osoby. Zaraz wrócimy do tych wyborów w Bawarii, bo również w Polsce na te wybory niektórzy politycy się powołują przy okazji mówienia o polskich wyborach, ale to zostawmy na moment. Natomiast chciałbym cię poprosić o przedstawienie krajobrazu politycznego w kraju, bo on chyba też jest niezwykle ciekawy w związku z tym, co się dzieje. Mamy dość naturalne skupienie Niemców wokół władzy. Wygląda na to, że prawie 90% narodu uważa, że rząd sobie dobrze radzi i mamy niezwykły wzrost popularności, jakby powrót polityczny kanclerz Merkel, powrót na proscenium polityczne Niemiec. Ona znowu jest matką narodu. Tak, znowu jest matką narodu. Wydawało się, że na pewno już zakończy karierę, że to już może tygodnie nas dzielą od pożegnania z Angelą Merkel. A teraz ja bym się nie założył, czy ona nie zareaguje na prośby obywateli, tak szumnie powiem, żeby jeszcze następną kadencję pozostać na stanowisku kanclerskim. Zyskuje rząd Angeli Merkel, a w szczególności zyskuje główna partia
na której czele do niedawna stała sama Angela Merkel, czyli CDU, znacznie na tym korzysta. Czyli silniejsza partia w koalicji rządzącej jest tu wielkim beneficjentem. Prawie właściwie wszystkim innym partiom maleje. I z powodu koronawirusa coraz mniej prawdopodobny wydaje się scenariusz, który wcześniej wydawał się nieunikniony, że po następnych wyborach będzie rząd lewicowy z najważniejszą partią Zielonych i z pierwszym w historii Niemiec kanclerzem z tej partii kiedyś antyestablishmentowej, ekologicznej, czyli partia na nowe czasy, na zachodzie tematyka klimatyczna bardzo ważna. Teraz ta wizja się bardzo oddaliła, Zieloni bardzo spadli, chociaż są na drugim miejscu w sondażach, ale są już jakby zupełnie w innej lidze, a wszystkie inne partie już spadły do roli partii mniejszych, mniejszej wagi. W tym w szczególności, to jest ciekawe, zmalało czas, właściwie prawie we wszystkich sondażach Alternatywa dla Niemiec nie sięga dwucyfrowego wyniku. Mimo epidemii partie establishmentowe głównego nurtu walczą z AfD, izolują ją, wymuszono odcięcie najbardziej prawicowego skrzydła z AfD. Także mimo tego, że w niektórych innych krajach się wykorzystuje sytuację epidemiczną do może tak nie zwraca się specjalnie uwagi na reguły demokracji, to tam przeciwników demokracji, a taka Alternatywa dla Niemiec jest postrzegana. Nie będziemy dyskutować, czy słusznie, jest nadal izolowana i pamięta się o tym. To jest bardzo ciekawe, bo są kraje, za chwilę będziemy rozmawiać o Węgrzech, myślę, że do pewnego stopnia w Polsce można mówić o pokusie wykorzystywania tej sytuacji do stosowania czy to metod trudno uznawanych za demokratyczne, czy też metod, jak w przypadku Orbana, czy też bardzo silnego grania koronawirusem do uprawiania polityki. Z tego, co mówisz, Niemcy odcięli skrajności, prawda? To znaczy nie ma w tej grze politycznej, liczy się w zasadzie w tej chwili CDU. Oni, jak rozumiem, w kwietniu mieli wybrać następczynię pani Merkel, ale ta decyzja została odłożona. To jest jednak politycznie dla nich bardzo, bardzo dobry moment i to odcięcie skrajności również gra na ich korzyść. Tak, oczywiście to jest kwestia dyskusyjna, na ile to jest demokracja. Pewnie te skrajności patrzyłyby na to nieco inaczej, bo w środowiskach AfD czy innej skrajnej prawicy jest oburzenie, że ich się dręczy. To się zaczęło od tego, że część AfD została uznana za normalną, ekstremistyczną organizację, którą musi kontrolować kontrwywiad i zatem poszły kolejne rzeczy. I inne organizacje skrajnie prawicowe, takie odwołujące się już ewidentnie do III Rzeszy, podważające porządek konstytucyjny, też są delegalizowane, brane pod but i mimo tych trudności epidemicznych nie zapomina kontrwywiad o walce z tym. Natomiast czy to jest 100% demokracja, to my tak chętnie uznamy, bo Niemcy są tak specyficznym krajem z taką historią, że na samą myśl, że tam się mogą odradzać jacyś naziści, to tylko ciarki po plecach chodzą, ale może nie wszyscy tak uważają. Porozmawiajmy o wyborach w Bawarii. Czy da się zaobserwować skutek medyczny przeprowadzenia tych wyborów 15 marca? Tak, są takie obliczenia, że w porównaniu z landami, w których była podobna liczba zakażeń, że w szczególności w Monachium i w paru innych regionach Bawarii nieco zwiększona jest ilość po tych wyborach, które były przeprowadzane jeszcze w normalnych warunkach, czyli w lokalach wyborczych. To jest oczywiście bardzo drażliwa kwestia, to trzeba mieć bardzo twarde dowody. Tutaj same liczby nie wystarczą. Trzeba by konkretne przypadki prześledzić. Ale niewiele ludzi na to tak bardzo zwraca uwagę. No, ja byłem najbardziej zdziwiony, bo właśnie wypisałem tekst, zbierałem informacje do tych wyborów już przeprowadzonych metodą listowną. W ostatnią niedzielę, druga tura i tam żadna partia nie protestowała przeciwko temu. Żadna. Były protesty indywidualne jakichś małych stowarzyszeń, które mówiły, że nie można tego robić, bo listonosze, ludzie, którzy są zaangażowani w przeprowadzenie tych wyborów, bardzo ryzykują. A mimo to 50 parę procent ludzi w wielu miejscach poszło
Znaczy nie poszło. No, a tak, poszło do skrzynki pocztowej. Tak, tak to należy powiedzieć. I nieszczęśni pocztowcy musieli to przewozić. Tam jest około 20 tysięcy skrzynek pocztowych w Bawarii. Można było głosować na jakiegoś polityka w Alpach, w miejscowości w Alpach i być w tym czasie w Norymberdze, kilkaset kilometrów. Ten list z głosem można było wrzucić do godziny 6 wieczorem w sobotę i on musiał dotrzeć do 6 wieczorem w niedzielę na drugi koniec Bawarii. Trudno sobie wyobrazić w ogóle, jaka to jest praca poczty, jak to musiało być zorganizowane. Oczywiście tam jest doświadczenie, to od wielu lat były takie możliwości. Nie... No właśnie, to nie jest pierwszy przypadek, prawda? To znaczy, to jest regularnie stosowana praktyka. Tak jest. Od lat 50. w Niemczech można głosować korespondencyjnie. W ostatnich wyborach do Bundestagu to już prawie tam ponad 1/4 ludzi tak głosowała. Więc oczywiście oni mają i prawo, i tak na poziomie landów. W Bawarii jest też ordynacja wyborcza, w której jest punkt poświęcony temu Briefwahl, czyli temu głosowaniu korespondencyjnemu. W Polsce tego nie ma i nie ma tej tradycji, a mimo to to jest wielkie wyzwanie dla tej poczty. Trudno w ogóle sobie wyobrazić, jakby to polska poczta miała robić. Dziękuję bardzo. Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej był gościem raportu o stanie świata. Raport o stanie świata. Parlament węgierski udzielił premierowi Orbanowi niezwykłych, jak na demokratyczne standardy, uprawnień. Viktor Orban będzie bezterminowo rządził dekretami. To wszystko po to, by łatwiej zwalczać skutki koronawirusa na Węgrzech. Choć nowe prawo, przyjęte głosami 2/3 parlamentu, przez część komentatorów uznane zostało za zamach na demokrację. Jest z nami Dominik Hej, założyciel i autor serwisu .hu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czym dokładnie polega nowum tej ustawy i czy to jest rzeczywiście tak dramatyczna zmiana, na jaką wygląda, jeśli przyjrzymy się uprawnieniom Orbana przed jej przyjęciem i po jej przyjęciu? To, co się teraz zdarzyło, żeby to wszystko rozwikłać, szum informacyjny, tak to nazwijmy, to jest wydłużenie stanu zagrożenia spowodowanego COVID-19, czyli koronawirusem, w wyniku którego rząd już utrzymał prawa do rządzenia dekretami, jednak na 14-15 dokładnie dni, po czym parlament powinien się zebrać i te dekrety włączyć do porządku prawnego. Natomiast wraz z tym przedłużeniem tego stanu zagrożenia minister sprawiedliwości przedłożyła do parlamentu ustawę, w wyniku której właśnie wydłużenie tego stanu zagrożenia odbędzie się na czas nieoznaczony. I ona przynosi nowum o tyle, że po pierwsze de facto likwiduje kontrolę parlamentu nad rządem, dlatego że parlament może, ale nie musi się zebrać. On de jure nie został zawieszony. Natomiast de facto, ponieważ Fidesz ma 2/3 w parlamencie, marszałek oczywiście wywodzi się z tej grupy politycznej, w związku z tym zapewne nie będzie zwołany parlament i rząd będzie mógł rządzić tak długo, jak zechce, właśnie tymi dekretami. A dlaczego to jest niepokojące, że na czas nieoznaczony? Bo od 2015 roku na Węgrzech już jeden stan zagrożenia istnieje, masową migracją. Mimo tego, że kryzysu migracyjnego na Węgrzech nie ma od listopada 2015 roku, to parlament głosami Fidesz cały czas, co pół roku, ten stan zagrożenia wydłuża. Zadam naiwne być może pytanie, ale jednak takie, które się narzuca. Po co to jest Orbanowi? Przecież i tak on ma władzę, no już quasi dyktatorską w tym kraju. Właściwie ma takie wsparcie parlamentu, które pozwala mu w zasadzie dyktować warunki we wszystkich dziedzinach życia. Dokręcił te luźne śrubki, które jeszcze jakoś się chwiały w tym mechanizmie swoim autorytarnym. Po co mu jeszcze coś takiego? Władzy nigdy dość. To by był pierwszy punkt, który należałoby wskazać. Faktycznie system na Węgrzech jest podporządkowany całkowicie premierowi, w zasadzie gabinetowi. Natomiast z tym szafowaniem terminem dyktatury o tyle bym uważał, że można znaleźć teksty już z 2011 roku różnych publicystów czy części analityków, którzy twierdzili, że już na Węgrzech jest dyktatura. Jeśli wtedy ona miała być, wówczas ograniczano funkcję Sądu Konstytucyjnego, to pytanie, co jest dzisiaj? Fideszowi to jest potrzebne do tego, żeby dalej realizować w sposób zupełnie nieograniczony swoje interesy. To nie jest tak, że
musieliby nagle, załóżmy, że z białego koloru dekretem zostanie wszystko zmienione na kolor czarny. Tu chodzi na przykład o to, żeby cały pakiet gospodarczy czy ekonomiczny, który ma uratować węgierską gospodarkę przed katastrofą, która po prostu się zbliża, związaną z COVID-em, związaną z tym, że będziemy mieli w Niemczech na pewno recesję, a przecież to jest największy partner gospodarczy, udowodni on, wprowadzając dekretem rozmaite oferty tak dla swoich obywateli, jak i dla zagranicznego kapitału, które udowodnią wszystkim, że jednowładztwo w zasadzie nie zawsze jest złe. I to jest dlatego ciekawe, czy taki relatywizm, z którym mamy do czynienia. Dlatego, że liderzy teraz już bodaj 15 czy 16 krajów Unii Europejskiej domagają się wyrzucenia Węgier z Europejskiej Partii Ludowej, ale paradoksem jest to, że szefowie rządów czy głowy państw, tych państw, które ewentualnie krytykują Węgry za tą rzekomą dyktaturę, mają firmy, które są na Węgrzech i które będą beneficjentami tego systemu pomocy. W związku z tym to jest nie pierwszy raz, kiedy Viktor Orbán doskonale rozgrywa sytuację, gdzie w polityce możemy się kłócić, ale pieniądze muszą się zgadzać, a one, ponieważ Węgry de facto nie mają dużo swoich pieniędzy, tylko to wszystko jest absolutnie uzależnione od zagranicznego kapitału, gdzie inwestycje mają 75% udziału w PKB, to trzeba się po prostu ratować. Dominiku, czy ty sugerujesz, że na przykład, nie wiem, list czy oświadczenie 13 państw europejskich, czy krytyka ze strony Niemiec, czy może krytyka ze strony Donalda Tuska, który mówi, że stan nadzwyczajny ma służyć rządom w walce z wirusem, a nie wzmacnianiu władzy nad obywatelami, że to wszystko jest podlane hipokryzją i generalnie rzecz biorąc, to jak przyjdzie do robienia interesów na Węgrzech, to zwłaszcza Niemcy będą przeszczęśliwi, że Orbán to wszystko trzyma w garści i że te interesy w dalszym ciągu będzie można na Węgrzech robić nawet w czasach koronawirusa? Ale zwróć uwagę, że to już nie pierwszy raz, dlatego że warto jest... Oczywiście, że nie pierwszy raz krytykowany jest Orbán, po czym okazuje się, że z tej krytyki nic nie wynika. O gospodarkę chodzi właśnie. Dajmy najprostszy przykład. Ustawa, która zmieniła system pracy, tak zwana niewolnicza, która wprowadziła te godziny nadliczbowe, była przecież w 100% adresowana do rynku niemieckiego. Ona zadziałała teraz. To jest ciekawe, dlatego że Węgrzy mają już takie narzędzie. My w Polsce dopiero rozmawiamy o wykorzystaniu systemu elastycznego czasu pracy, które już kilka lat w systemie w ogóle funkcjonuje. Węgrzy już mają coś takiego, bez żadnych gwarancji dla obywateli, że w ciągu 3 lat ich przedsiębiorcy nie utoną. Na Węgrzech nie mamy na to na razie żadnych dowodów, jak to wszystko funkcjonuje. Poza tym, że na przykład w Audi ona jest niestosowana, dlatego że były tak silne naciski związków zawodowych, nie tylko węgierskich, ale też w Niemczech, żeby niemieckie marki nie stosowały tych zapisów, ale kiedy zostanie przedstawiony ten plan, tak naprawdę konkretny plan ekonomiczny, to nawet z tego, co już mówił Orbán, tam nie ma nic o pracownikach. Tam jest tylko o pracodawcach albo o kredytobiorcach indywidualnych. Słowa nie ma o pracownikach, żeby ich ratować, w jaki sposób ich zabezpieczyć, czy państwo będzie dokładać im do, na przykład do jakiejś minimalnej pensji. Nic. Ewentualne zwolnienie z podatków czy ze świadczeń przez parę miesięcy, ale nic więcej. W związku z tym Węgry stworzyły już dawno system, który jest nastawiony wyłącznie na kapitał zagraniczny i robią wszystko w taki sposób, może niekoniecznie retorycznie, ale żeby być po prostu bardziej wytwornikiem siły roboczej, aniżeli jakimś technologicznym gigantem. To jest bardzo ciekawe, bo to by znaczyło, że Orbán pozostał chyba ostatnim Mohikaninem tej najbardziej twardej i najbardziej krwiożerczej globalizacji. Globalizacji opartej na, no właśnie, na udostępnianiu miejsc pracy stosunkowo tanich, gdzie rynek pracy jest bardzo zliberalizowany. On naprawdę liczy na to, że to pozwoli Węgrom przetrwać? Węgrzy mają w pamięci ogromny kryzys z 2008 roku, który jeszcze się zaczął za socjalistów. To między innymi przelało czarę goryczy tego, że Węgrzy zwrócili się w stronę Fideszu i dali mu wówczas 2/3 jakby w zupełnie innych realiach politycznych, też związanych z ordynacją wyborczą. Natomiast Węgrzy się dźwignęli z tego kryzysu dopiero w 2014-15 roku, czyli 7 lat w nim trwali. Jeżeli teraz system jest nastawiony na to, że trzeba zatrzymać kapitał zagraniczny za wszelką cenę, dlatego że retorycznie chcieliśmy iść drogą Węgier w tym, że była mowa o narodowym przemyśle, o narodowych firmach, wszystko narodowe. Natomiast kiedy przyjdzie co do czego i zobaczy się udział właśnie w PKB, to tam tak naprawdę jest tylko zagraniczny kapitał i to w ogromnej mierze. No i Viktor
Orban będzie starał się to rozegrać. Natomiast ja jeszcze na jedną rzecz tylko zwrócę uwagę. Bardzo dużo mówi się o tym, że na Węgrzech teraz jest stan wyjątkowy. To rozróżnienie między stanem wyjątkowym a stanem zagrożenia jest o tyle ważne, nie tylko dlatego, że Węgrzy w oficjalnych komunikatach piszą, że żadnego stanu wyjątkowego u nas nie ma, że stan wyjątkowy w konstytucji ceduje wszystkie uprawnienia na prezydenta, a stan zagrożenia na rząd. W związku z tym oni wprowadzili stan zagrożenia i będą właśnie choćby wykorzystywać wojsko, które już jest w ponad 140 spółkach, ma zapewniać ciągłość pracy, z nim muszą być konsultowane decyzje, ale nie na podstawie tej ustawy, która została ustalona przed paru dniami, tylko już na podstawie pierwszych dekretów po 11 marca. Gościem raportu o stanie świata był dr Dominik Hej, założyciel i autor serwisu .hu i analityk Instytutu Europy Środkowej. Dziękuję bardzo. Jednym z kontynentów, który jak się wydaje unika dotąd tragicznych konsekwencji pandemii, jest Afryka. W czwartek zanotowano 6400 zakażeń, 230 osób zmarło. W porównaniu z innymi krajami, nie mówiąc o kontynentach oczywiście, to niewiele. Pytanie, z czego wynika ta wolna dynamika zachorowań i czy da się ją utrzymać, wziąwszy pod uwagę sposób życia w Afryce i no niekiedy bardzo słabe zabezpieczenie medyczne w wielu afrykańskich krajach. Jest z nami Wojciech Jagielski, pisarz, autor wielu książek o państwach afrykańskich, reporter związany z Tygodnikiem Powszechnym. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa określił COVID-19 mianem tragedii narodowej. RPA jest jednym z krajów, gdzie bardzo silnie rozwinęła się ta pandemia w ostatnich dniach. Można powiedzieć, że to jest centrum, jeśli chodzi o Afrykę, tej choroby. Tak, to prawda. W południowej Afryce zanotowano najwięcej osób zarażonych wirusem. Mówi się też, pisze, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest majętność południowej Afryki i to, że prawdopodobnie największa liczba mieszkańców południowej Afryki w porównaniu z innymi krajami afrykańskimi podróżowała po świecie i przywiozła ze sobą wirusa do kraju, bo wirus przywędrował do Afryki z zagranicy. Pierwszy przypadek osoby zakażonej wirusem w Afryce to był turysta włoski w Nigerii. Większość innych przypadków, ogromna większość, to też są osoby wracające ze świata, z Chin, ale przede wszystkim z Europy. I prawdopodobnie to właśnie było przyczyną, czy jest przyczyną tego, że epidemia wirusa zaczęła się w południowej Afryce, czy że południowa Afryka jest dzisiaj epicentrum tej epidemii. Zwracasz, Wojtku, uwagę na paradoks, który być może warto, żebyśmy zrozumieli i żeby on wybrzmiał. To wygląda na to, jest choroba bogatych ludzi, jeśli chodzi o Afrykę. To znaczy ludzi, których stać na podróże, nie wszystkich, albo powiedzmy sobie szczerze, zdecydowanie nie większość Afrykanów stać na to, żeby latać samolotami, czy to do Chin, czy do Europy. I to się może okazać w pewnym sensie, no, jakimś być może jednym ze źródeł odporności tych narodów na chorobę. Być może tak, ale z drugiej strony to jest początek dopiero epidemii. Rzeczywiście ubóstwo Afryki, czy większości krajów, czy mieszkańców Afryki może być paradoksalnie ich ochroną na dziś przed zarażeniem, ale wirus już przywędrował do Afryki, a to, w jaki sposób Afryka żyje, jaka jest, sprawia, że trudno być tutaj jakimś wielkim optymistą, że już samo to uchroni ten kontynent przed epidemią, przed tym takim rozmiarem epidemii, z jakim mamy do czynienia, przynajmniej na półkuli północnej. Afryka to oprócz tych wielkich przestrzeni, parków narodowych, regionów, gdzie można jechać godzinami i nie widzieć żywego człowieka, to są też ogromne skupiska miejskie, do których w ostatnich latach no, trwała prawdziwa wędrówka ludów i w dodatku miasta, w których gro, ogromna większość mieszkańców
żyje w slumsach, w ogromnym zagęszczeniu i ubóstwie. Więc jeżeli wirus rozprzestrzeni się, to ubóstwo nie będzie chroniło, a raczej będzie wystawiało tych ludzi na większe niebezpieczeństwo. I może właśnie dlatego Afryka, czy afrykańscy przywódcy, rządy na samym początku postawili na właśnie na ochronę przed wędrówką wirusa. O tym, jak skutecznie to robią, czy jak to jest skuteczna obrona, no to przekonamy się niestety za tydzień, dwa, trzy, bo wirus będzie się rozprzestrzeniał z całą pewnością. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, natomiast jeszcze na jedną rzecz być może warto zwrócić uwagę. To są bardzo młode społeczeństwa, bardzo młode narody. Średni wiek mieszkańców krajów afrykańskich wynosi poniżej 20 lat, a osoby powyżej 65 roku życia są zagrożone najbardziej tą chorobą i to są zaledwie 3% ludności krajów afrykańskich. W tym sensie no tu jest jakaś nadzieja czy jakaś forma ochrony. Myślę, że tak i to jest chyba ta największa nadzieja, nie na to, że wirus w ogóle nie przywędruje do Afryki, czy że nie będzie się rozprzestrzeniał, natomiast, że Afryka ze względu na swój młody wiek przejdzie przez tą chorobę, przez tą epidemię może lżej niż starsze społeczeństwa, bo tak jak powiedziałeś, średnia wieku Afryki, przeciętny Afrykańczyk ma 20 kilka lat. Takich panów w wieku, jakim my jesteśmy, spotyka się coraz rzadziej i być może to okaże się też jakąś ochroną. Wielu Afrykanów pociesza się, no bo wszyscy próbujemy się jakoś pocieszać, szukać jakiejś pociechy, także w tym, że w tych wyższych temperaturach, a takie mamy w Afryce, wirus rozprzestrzenia się trudniej, gorzej. Nie jest to dla niego przyjazne środowisko. Ale to też jest taka nadzieja na bardzo krótkich nogach, bo oczywiście nie we wszystkich krajach, ale nawet w tej południowej Afryce za miesiąc, dwa będziemy mieli jesień i zimę, może nie taką, chociaż z drugiej strony coraz bardziej przypominającą te zimy, które mamy w Europie. I wtedy może północ tego świata, ta nasza część, okaże się, że będzie nam lżej, podczas gdy to będzie zły czas dla wielu dla afrykańskich krajów, zwłaszcza dla tych położonych na południu kontynentu. Jeszcze chciałbym o jednym aspekcie porozmawiać. Mamy w niektórych miejscach bardzo ostre środki stosowane przez władze. Mamy blokadę Lagos, największego miasta w Afryce. 20 milionów ludzi, zdaje się, mieszka w Lagos. Bardzo trudno sobie wyobrazić, jak to można zrobić. No na pewno nie metodą szwedzką, prawda? No to znaczy perswadowaniem ludzi i liczeniem na ich jakieś poczucie odpowiedzialności. Mamy sceny, no troszeczkę jednak budzące niepokój. Nie wiem, na przykład z Zimbabwe, gdzie policja po prostu bije ludzi wychodzących na ulicę. Tutaj pojawia się ta pokusa wykorzystania tej sytuacji przez te reżimy, które no, w Afryce ciągle jeszcze są obecne w wielu krajach. Reżimy czy to autorytarne, czy otwarcie dyktatorskie. No z całą pewnością czas epidemii nie będzie dobrym czasem dla demokracji. W ostatnich dniach niemalże odbyły się wybory parlamentarne w Mali, odbyły się wybory parlamentarne i plebiscyt konstytucyjny w Gwinei. Wybory w Gwinei w dodatku odbyły się tylko po to, żeby dawny dysydent, uosobienie walki o demokrację, przedłużył sobie kadencję o kolejnych co najmniej 12 lat albo 12 lat, dla 80-letniego pana to oznacza to praktycznie rządy dożywotnie. Z całą pewnością niektórzy będą odwoływać wybory w trosce o zdrowie rodaków, a niektórzy po to, żeby wykorzystać tą chwilę i przestawić tą wajchę ustrojową w kierunku większego autorytaryzmu. Z całą pewnością nikt nie będzie, tak jak to wcześniej bywało, interweniował w przypadku takich spraw, takich eksperymentów z kadencjami prezydenckimi, czy też z przestrzeganiem praw człowieka, czy swobód obywatelskich, bo Zachód, a to był główny strażnik tych spraw w Afryce, no zajęty jest swoimi problemami i te problemy występują podobne, narastający autorytaryzm także w krajach przecież europejskich. Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski, pisarz, reporter związany z Tygodnikiem Powszechnym, był gościem raportu o stanie świata.
Czas na podziękowania dla Państwa. To dzięki Wam raport o stanie świata istnieje. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, którzy włączyli się do akcji w serwisie patronite.pl. Zwłaszcza teraz, w tak trudnym momencie, Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka ciągle jest otwarta, zachęcam do udziału w niej. Przede wszystkim dziękuję najhojniejszym patronom i producentom naszego programu. Raport o stanie świata powstaje dzięki wsparciu. Firmy Prospersklep.pl z Sosnowca, hurtowni elektroenergetycznej. Marcina Drąga, Mariusza Drużyńskiego, Patrycji Macjon i Piotra Jedlińskiego z Ratujmy Trójkę, Tomasza Kośmidera, Alana Mellera, Pawła Nowego Nowaka, Fundacji imienia Jana Palucha, firmy Software Mill, Niny i Tadeusza Szubów z dworku Tradycja w Bełcznie, miejscu, gdzie szacunek dla drugiego człowieka i czynienie dobra są zawsze w cenie. Moniki i Grzegorza Wasowskich. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Kolejny moment poezji w raporcie o stanie świata. Piotr Kamiński, dziennikarz, krytyk muzyczny, tłumacz i to wspaniały, między innymi dramatów Szekspira. Posłuchajmy fragmentu jednego z nich w wykonaniu Piotra Kamińskiego. Burza, akt czwarty, scena pierwsza, mówi Prospero. Czemu tak spochmurniałeś, przyjacielu? Jak gdybyś się przestraszył, bądź spokojny, nasze zabawy skończone. Aktorzy, jak ci mówiłem, to duchy jedynie, które w powietrzu już się rozpłynęły. Taki sam miraż, muślin bez osnowy, jak świetne zamki, wyniosłe świątynie, wieże z głowami w chmurach, ten glob cały, wczoraj i dziś, które też wiatr rozwieje, jak bezcielesne nasze widowisko. Z tej samej przędzy, co sny nas utkano, a nasze krótkie życie ze stron obu snem spięte. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumping as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know it isn't spring. I'm as starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Should I have spring fever when I know it isn't spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man. As a spider spinning daydreams, I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a
To była Astrud Gilberto o złudzeniu, jakim jest wiosna. Czarna herbata, wybielacz, setka wódki to propozycje na walkę z koronawirusem, które od czasu wybuchu pandemii pojawiają się w internecie. Siewcami dezinformacji są nie tylko wyznawcy teorii spiskowych, ale także politycy. Niektóre fake newsy dotyczące koronawirusa mogą śmieszyć, inne przerażają. Jedne pojawiają się w wyniku ludzkiej głupoty, drugie są częścią świetnie przemyślanej politycznej strategii. Agata Kasprolewicz. الكلاب والقطط ما بينقلوش فيروس كورونا. الكلاب والقطط مش بينقلوا فيروس كورونا. Psy i koty nie przenoszą koronawirusa. To nie są moje słowa, to słowa Światowej Organizacji Zdrowia. الكلاب والقطط ما بتنقلش فيروس كورونا. Ten komunikat nagrali i udostępnili egipscy celebryci na koncie twitterowym Kairosin, znanego egipskiego magazynu internetowego. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Shereen Hamdi, prezenterka telewizji Onset i miłośniczka zwierząt. Celem jest powstrzymanie ludzi przed pozbywaniem się psów i kotów ze strachu, że ich domowe zwierzęta mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia choroby. Mimo stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia, która zapewnia, że nie ma żadnych dowodów, które mogłyby wskazać, że psy i koty stanowią zagrożenie dla człowieka w czasie pandemii COVID-19, główne egipskie służby weterynaryjne przy Ministerstwie Rolnictwa ogłosiły, że wszystkie zwierzęta domowe, które w towarzystwie swoich właścicieli wjechały na teren Egiptu, powinny przejść badania i do czasu postawienia diagnozy pozostać w weterynaryjnej kwarantannie. Krok dalej poszedł Liban. W tamtejszej telewizji Mur, jednej z najpopularniejszych prywatnych stacji, ukazał się materiał o tym, że psy i koty mogą być niebezpiecznymi dla ludzi nosicielami zabójczego koronawirusa. Niedługo potem do internetu trafiło przerażające nagranie dwóch konających psów po zjedzeniu pestycydów. Popularny libański dziennikarz telewizyjny Joe Malouf zamieścił zaś na Twitterze nagranie nieudanej próby odratowania przez weterynarza owczarka niemieckiego o imieniu Odin. W oddzielnym twecie udostępnił zdjęcia zatrutych kawałków mięsa, które wcześniej ktoś podrzucił na trawniki właścicieli psów.
Skutki siania dezinformacji są tragiczne, także dla ludzi. Takim przykładem jest małżeństwo z Arizony. 60-latkowie zażyli preparat do czyszczenia akwarium, który zawierał fosforan chlorochiny. Mężczyzna zmarł, kobieta trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Tłumaczyła później, że kilka dni wcześniej oglądała z mężem w telewizji Donalda Trumpa, który zachwalał chlorochinę jako cudowny środek zwalczający koronawirusa. Prezydent mówił oczywiście o chlorochinie w formie leku stosowanego na malarię i reumatyzm, a nie o preparacie do czyszczenia akwarium. Chlorochinę wychwalał również prezydent innego kraju, Brazylii, Jair Bolsonaro, który w opublikowanym na Facebooku filmie mówi, że hydroksychlorochina jest w 100% skuteczna w leczeniu koronawirusa. Zachęca też swoich rodaków do ignorowania wskazań medycznych i zaniechania obywatelskiej izolacji. Sam świeci przykładem, bo film został nagrany na ulicy miasta Taguatinga, przy stoisku z barbecue wśród grupy tłoczących się wokół niego mężczyzn. Facebook zdecydował się usunąć ten film, co bardzo rzadko zdarza się w przypadku tak wysoko postawionych użytkowników jak głowy państwa. Tym razem tak się jednak stało, bo duże i znane media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, na czas walki z koronawirusem zaostrzyły metody walki z fake newsami, szczególnie z zakresu medycyny i wszystkich kwestii związanych ze zdrowiem publicznym. Sieć jest jednak duża i nic w niej nie zginie. Na przykład dobre rady jeszcze innego prezydenta, tym razem Białorusi, Aleksandra Łukaszenki. No, ja tak nie pijuszy, w ostatnie время mówię, że wodkę надо nie tylko ruki myć, no, наверное, i w dzień 40-50 gram w przeliczeniu na czysty spirt trawić ten wirus. No, nie na robocie. Który powiedział, że w walce z wirusem pomagają wizyty w saunie, ponieważ wirus nie lubi wysokich temperatur i umiera w temperaturze 60 stopni. Po saunie natomiast można nie tylko zdezynfekować ręce wódką, ale i przyjąć wewnętrznie 100 gram. Prezydent Łukaszenka nie wygrywa jednak w rankingu na najgłupsze pomysły walki z koronawirusem. Radykalna prawicowa grupa wyznawców teorii spiskowych skupiona wokół Donalda Trumpa, zwana QAnon, na koronawirusa zaleciła cudowny suplement mineralny Miracle Mineral Solution, czyli MMS. Środek, przed którym już kilka lat temu ostrzegała Światowa Organizacja Zdrowia, nazywając go niebezpiecznym wybielaczem. What is up, guys? So I've got a little bit of time to kill right now and I've wanted to make a video discussing with you this stuff right here. In my opinion, this stuff right here is one of the biggest fuck yous to the medical establishment that we have. Na tym filmie, który jest dostępny w internecie, reklamowany jest jako super lek, który pokazuje środkowy palec farmaceutycznemu establishmentowi. Według grup wyznawców MMS, oprócz koronawirusa, leczy także AIDS, autyzm oraz raka. Skoro jesteśmy przy teoriach spiskowych, to ta wzbudzająca największe emocje, przede wszystkim polityczne, dotyczy pochodzenia koronawirusa. Choć historia koronawirusa zaczyna się na targu dzikich zwierząt w chińskim mieście Wuhan, to Chiny za pojawienie się choroby obwiniają swojego wroga, czyli Stany Zjednoczone. Pekin stosuje różne taktyki, od podsycania wątpliwości co do pochodzenia wirusa, po oskarżenia wprost pod adresem amerykańskiego wojska. W tej rozbudowanej machinie dezinformacyjnej biorą udział medycy, ale też dyplomaci i oczywiście niezastąpieni użytkownicy mediów społecznościowych, lubiący pozostawiać ogromne ilości komentarzy. Pierwszy był lekarz, sławny doktor Zhong Nanshan, który ma na swoim koncie zresztą ogromne zasługi w walce z SARS w 2002 roku. Niewątpliwy autorytet nadał siły jego słowom, gdy pod koniec lutego powiedział, że wirus mógł nie pochodzić z Chin. Ten przekaz konsekwentnie umacniali kolejni chińscy politycy. Wisienką na tym propagandowym torcie był zaś tweet zamieszczony przez ambasadora Chin w Afryce Południowej, w którym napisał, że choć epidemia wybuchła po raz pierwszy w Chinach, niekoniecznie oznaczało to, że wirus z Chin pochodzi, tym bardziej nie ma dowodów, że wyprodukowano go w Chinach. A więc gdzie? To wyjaśnił kilka dni później na Twitterze rzecznik chińskiego rządu, pisząc, że
Może to armia amerykańska sprowadziła epidemię do Wuhan i zażądał od Stanów Zjednoczonych wyjaśnienia. W tym miejscu wyjaśnić należy przede wszystkim, że koronawirus nie został wyprodukowany w laboratorium. Według naukowców genom tego wirusa nie przejawia cech, które świadczyłyby o tym, że został zaprojektowany przez człowieka. Na naukowe argumenty odporni są jednak siewcy teorii spiskowych. W internecie pojawiła się informacja, że wirus został stworzony przez firmę związaną z fundacją Billa i Melindy Gatesów. Gazeta The Washington Times, powołując się na informacje dostarczone przez byłego oficera izraelskiego wywiadu, napisała, że koronawirus został stworzony jako broń biologiczna w Instytucie Wirusologii w Wuhan. Pojawiły się też historie o tym, jak koronawirus został przeszmuglowany z Kanady do Chin. Kryzys związany z pandemią koronawirusa wykorzystują też Rosjanie. Komisja Europejska oceniła, że rosyjskie media zorganizowały znaczną kampanię dezinformacyjną przeciwko Zachodowi, by pogorszyć wpływ koronawirusa na społeczeństwo, wywołać panikę i nieufność. Takie media jak Russia Today i Sputnik podkreślają, że Kreml znacznie lepiej radzi sobie z pandemią od Unii Europejskiej. Pandemia koronawirusa wykorzystywana jest też, by podważyć wiarygodność Unii Europejskiej czy podsycać niechęć do migrantów i mniejszości. Afryka w dobie koronawirusa też ma swoje fake newsy. Do tych najpopularniejszych zalicza się plotka, jakoby czarni Afrykanie służyli dużym zachodnim firmom farmaceutycznym jako króliki doświadczalne w pracach nad szczepionką. Albo że czarny kolor skóry chroni przed koronawirusem. Kubek czarnej herbaty to skuteczny lek na COVID-19 lub też, że wystarczy zgolić brodę, żeby się nie zarazić. Po Nigerii rozeszła się zaś wieść, że pastor, który twierdził, że leczy koronawirusa i odgrażał się, że poleci do Chin, by rozprawić się z zarazą, wylądował w końcu w szpitalu. Rzecz w tym, że nigdy nie pojechał do Chin, tym bardziej nigdy nie był w szpitalu. A zdjęcie, które opublikowano w gazecie, przedstawiało aktora, który 3 lata temu zmarł w szpitalu. Kto fake newsami wojuje, ten od fake newsów ginie. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Raport o stanie świata. Już 10 milionów bezrobotnych zostało zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. To jest liczba bez precedensu. Ponad 6,5 miliona zgłosiło się po zasiłek dla bezrobotnych w ostatnim tygodniu. Jednocześnie Bank Światowy przewiduje, że gospodarki krajów wschodnioazjatyckich, regionu Pacyfiku, także Chin, zwolnią w stopniu bezprecedensowym. Najczarniejszy scenariusz przewiduje spadek produkcji Chin do poziomu 0,1%, co byłoby katastrofą nie tylko dla tego państwa. Jest z nami profesor Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Pekinie, wykładowca również w Akademii Leona Koźmińskiego, autor książki Europejski lider wzrostu, Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu. Witam pana. Dzień dobry. To są dramatyczne prognozy, które przedstawiają niektóre banki, niektóre ośrodki analityczne. Jak można się przygotować do spadku gospodarczego rzędu 30%? Czy to w ogóle da się zrobić? Światowa gospodarka i tym bardziej Polska nie straci 30% dochodu. Również dlatego, że w Chinach gospodarka i społeczeństwo chińskie powoli powraca do normalności. I tam wzrost gospodarczy oczywiście, że nie będzie taki szybki jak przez ostatnie 40 lat albo w zeszłym roku, kiedy PKB wzrosło ponad 6%. Będzie to w najlepszym wypadku kilka procent wzrostu, ale Chiny pokazują, że ta epidemia nie musi trwać lata i że po 2 miesiącach plus można już powoli wychodzić na prostą. Miejmy nadzieję, że i taki scenariusz jest też realny dla Europy i dla Polski. Myślę, że jesteśmy teraz w samym oku cyklonu i przez jeszcze kilka tygodni będziemy bombardowani złymi informacjami, ale już później powoli powinno być lepiej, o ile prowadzimy takie
decyzje jak Chinach. No ale oczywiście to będzie miało wpływ na europejską i polską gospodarkę. Myślę, że będzie bardzo trudno nam uniknąć recesji, czyli spadku PKB, dochodu narodowego. Na to jest jeszcze mała szansa, ale już naprawdę znikoma, więc będzie trzeba robić wszystko, żeby wspierać Polaków, szczególnie tych najsłabszych i bezrobotnych, żeby przez ten kryzys przejść i również małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przez kilka miesięcy funkcjonować bez dochodów. Ja bym chciał, żebyśmy zatrzymali się przez moment przy Stanach Zjednoczonych, bo wygląda na to, że Donald Trump, że tak powiem, zachodzi partię demokratyczną z lewej strony. On zapowiada kolejny bezprecedensowy pakiet pomocy, kolejne 2 biliony, czyli 2 tysiące miliardów dolarów mają zostać wtłoczone w gospodarkę. On urasta do rangi, no, staje się nowym Rooseveltem niemalże, tak przynajmniej niektórzy komentatorzy go nazywają. To jest moment, kiedy tego typu decyzje nie są w zasadzie kontestowane przez środowisko ekonomiczne, prawda? To znaczy nie ma innego sposobu poza pobudzaniem przy pomocy pieniędzy gospodarki, nie ma innego sposobu wyjścia z tego, w czym się znalazła w tej chwili gospodarka. Zgoda, są dwa główne sposoby. Po pierwsze to, żeby wydać jak najwięcej pieniędzy jak najszybciej w ochronę zdrowia, bo przecież walka, później wszystkie pakiety antykryzysowe walczą z symptomami tej choroby, a nie z samym źródłem choroby, którym oczywiście jest sam wirus i to, że musimy siedzieć w domach, żeby się przed nim chronić. Więc najważniejsze jest, żeby w Ameryce, w Europie i w Polsce już za kilka tygodni każdy mógł wyjść na ulicę, jak trzeba będzie to w masce i oczywiście unikając innych, i powrócić do pracy. Bo to jest najważniejsze, byśmy wiedzieli, że szpitale są na nas gotowe, że mamy wystarczającą ilość testów, że mamy maski, jesteśmy na walkę z wirusem gotowi. A co do tego, jak odpowiedzieć ekonomicznie na ten kryzys, no to Europa, Ameryka, Polska na szczęście bardzo wiele robi, żeby z tym kryzysem walczyć. I tu cieszmy się, że nauczyliśmy się czegoś z tego ostatniego globalnego kryzysu w 2009 roku, kiedy szczególnie Europa oszczędzała i starała się za mało zwiększać wydatki publiczne, żeby walczyć z kryzysem. Teraz się okazało, że nawet republikanie, prawicowcy, neoliberałowie, trumpiści nagle zrozumieli, że w sytuacji wojny z wirusem nie warto oszczędzać i trzeba wszystkie pieniądze wrzucić na front walki. I dobrze tak się, że się stało, że to, co robi Ameryka, gdzie zawsze można się spierać o tej strukturze pakietu. Najważniejsze jednak jest to, że wszystkie rządy albo większość światowych rządów zareagowała na wirus i wspomaga gospodarkę. Mówi się, że Europa za mało robi. Jakie jest pana zdanie na ten temat? To znaczy, my się znaleźliśmy w trochę dziwnej sytuacji, w której Unia Europejska jest pod bardzo silną presją. Z drugiej strony odzywają się te podziały, które obecne są od czasu kryzysu 2007-2008 roku. To znaczy podział na północ-południe. Niemcy nie chcą płacić, generalnie rzecz biorąc, w sprawie obligacji koronawirusowych, stworzenia tego wspólnego zadłużenia, które miałoby wspomóc kraje najbardziej dotknięte, i mają w tym wsparcie takich krajów jak na przykład Holandia. Z drugiej strony no jest to południe, które najbardziej cierpi. To pokazuje, że te odniesienia pewnej lojalności narodowej czy skupienia na sobie, one w dalszym ciągu w Unii Europejskiej są bardzo silnie obecne. Moim zdaniem Unia Europejska robi to, co może, bo przecież ci, którzy teraz narzekają na to, że Unia robi za mało, to są dokładnie ci sami, którzy jeszcze kilka tygodni temu mówili, że Unia ma za dużo władzy i trzeba ją oddać państwom narodowym. Więc właśnie się teraz okazuje, że to był zły kierunek, że trzeba wzmacniać Unię Europejską, trzeba ją integrować, i teraz już wiemy, że trzeba budować też nowe instrumenty współpracy, jak choćby to, żeby mieć wspólny fundusz solidarnościowy na potrzeby walki z wirusem teraz i w przyszłości. Więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby się właśnie integrować i europeizować, a nie izolować i nie uwschadniać. Unia Europejska na razie używa tych instrumentów, których ma, czyli budżet, który był wcześniej uzgodniony, i to, co zrobiła dla Polski,
to to, że nam powiedziała, że od teraz możemy te pieniądze wydawać na walkę z wirusem, a nie na te cele, które mieliśmy wcześniej. Gdyby się wszyscy członkowie uzgodnili i takie plany teraz są, że można zrobić więcej, to oczywiście byłoby bardzo dobrze. Ale myślę, że Unii Europejskiej ta epidemia już nie zaskoczy. Za miesiąc będziemy mieć wystarczająco masek, respiratorów, kombinezonów i będziemy już sobie z tym wirusem radzić. No oczywiście za kilka lat też już będziemy przygotowani. W interesie strategicznym Polski jest, żeby właśnie takie wspólne tarcze europejską stworzyć. I mamy przy okazji wielkie szczęście, jak prawie nigdy w historii, że naszymi sąsiadami są Niemcy, którzy do tej pory sobie najlepiej radzą z wirusem, a nie choćby południe Europy, które myślę, że wirus dodatkowo obnażył słabość ich gospodarek i słabość ich państw. I mówię to niestety z przykrością, bo lubię bardzo te państwa, ale jednak pokazuje ten wirus, że jest duża różnorodność w Europie, jeśli chodzi o siłę administracji, siłę państw i tego, co w stanie są zrobić. Jeszcze jedna rzecz do uściślenia, bo też pojawiają się takie zarzuty, że to, co Unia robi, to nie są żadne nowe pieniądze, prawda? Ta pomoc to nie są żadne nowe pieniądze, ale z takiego logicznego punktu widzenia to nie ma żadnych nowych pieniędzy. To znaczy zawsze to polega na tym, że to, co miało zostać wydane na jedno, teraz się wydaje na coś innego, prawda? Tak, więc dlatego Unia sama z siebie nie stworzy pieniędzy, nie jest bankiem centralnym i nie może wydrukować, więc to, co zrobiła, to zmieniła klasyfikację pieniędzy wcześniej i Polska, tak jak powiedziałam, może teraz wydać te ponad 7 miliardów euro na walkę z wirusem, a nie na szkolenia dla szewców czy innych czeladników. Więc to akurat jest ważne, ale jednocześnie Unia pomaga w inny sposób, no bo to, co robi Europejski Bank Centralny, czyli że walczy z recesją, drukując pieniądze, pomaga też polskiej gospodarce, bo daje nam nadzieję, daje nadzieję polskim przedsiębiorcom, że jak już się ten lockdown skończy, to dalej będą klienci we Włoszech, w Niemczech i w Hiszpanii. Więc my nasza gospodarka jest bardzo uzależniona od tego, co się dzieje w Unii. Na szczęście to nie tylko Komisja Europejska, która sama w sobie pieniądze nie ma, ale mamy Bank Centralny Europejski, mamy rząd Niemiec, który wreszcie po kilkunastu latach twierdzenia, że trzeba oszczędzać, nagle w 2 tygodnie zmienił zdanie i zaaprobował największy pakiet pomocowy w swojej historii. Więc dobrze się to, tak się dzieje, bo będzie bardzo ważne wsparcie dla nas i dla tego, co u nas się będzie działo przez ten rok. Panie profesorze, jeszcze na koniec jedna kwestia może z pogranicza gospodarki i etyki. Economist pisze, że stoimy teraz wobec wyboru. Życie, śmierć albo gospodarka. I stawia pytanie, jak długo potrwa, zanim ludzie nie wybiorą gospodarki. I być może to brzmi dramatycznie, może dla niektórych nie do przyjęcia, ale naprawdę ta cena ludzkiego życia, o której czasami Donald Trump mówi w kategoriach takich bardzo merkantylnych, ona naprawdę istnieje i nawet jest w miarę konkretnie wyliczalna, jak pisze ekonomist zresztą. I czasami jest tak, że ratowanie życia, zwłaszcza w krajach nie tak bogatych jak Stany Zjednoczone czy nawet Polska, powoduje mnóstwo śmierci z różnych innych powodów, również z powodu upadków różnych gałęzi gospodarek. A zatem pytanie, jak długo ludzie są w stanie znieść ten lockdown, to zamknięcie gospodarek i kiedy, pana zdaniem, odezwą się głosy mówiące, słuchajcie, my musimy zaryzykować, bo inaczej doprowadzimy do upadku takiego, z którego się nie pozbieramy przez dekady. Te głosy się już pojawiły i dobrze, bo powinniśmy myśleć o tym, co zrobić po lockdownie, bo przecież nie możemy zamknąć całego kraju na 2 lata. Najlepiej, żeby to były, jeśli nie 2 tygodnie, to na pewno nie dłużej niż 2 miesiące. Ekonomiści w Ameryce policzyli wartość ludzkiego życia i wyszło im, że to jest prawie 10 milionów dolarów, ale to są tylko wszystkie ogólnikowe i ogólne obliczenia, bo ja uważam, że nie musi być sprzeczności między wsparciem dla gospodarki i ratowaniem życia, bo teraz najważniejsze jest to, żeby wszystkie pieniądze, jakie mamy, a je mamy i w Ameryce, i w Europie, i w Polsce, właśnie przerzucić na ten najważniejszy odcinek frontu, czyli na ochronę zdrowia. No nie może być tak, że polskim lekarzom brakuje masek, kombinezonów, testów,
Polskę stać, żeby wydać nie tylko 60 miliardów złotych, tak jak w nowej tarczy antykryzysowej, ale nas stać, żeby wydać 250 miliardów złotych do pułapu konstytucyjnego długu. Więc to są ogromne pieniądze, które powinniśmy wydać na ratowanie ludzkich żyć, które też pomogą nam wcześniej ograniczyć lockdown i powrócić z powrotem do wspierania gospodarki. Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Pekinie i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, był naszym gościem, gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Raport o stanie świata. Mówimy dziś między innymi o tym, jak koronawirus zmienia sposób, w jaki patrzymy na demokrację, jak przekształca się nasze podejście do państw narodowych, do lojalności, no właśnie wobec kogo lojalności, zadajemy sobie to pytanie. O tym, jak pandemia zmienia nasze życie nie tylko codzienne, chciałbym dziś porozmawiać z Dariuszem Karłowiczem, filozofem, teologia polityczna. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy właśnie od demokracji. To jest chyba bardzo trudny, niekiedy bolesny moment dla demokracji i to zwłaszcza takiej, którą wyobrażaliśmy sobie za jedynie możliwą, to znaczy dla demokracji liberalnej. Przypadki, nie wiem, kogoś takiego jak Viktor Orban pokazują nam, że to pojęcie demokratyczne jest dosyć mocno rozciągliwe. No i tak, rzeczywiście. To jest duży problem. Myśmy przyzwyczaili się nazywać istniejący po wojnie system polityczny demokracją, ale oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie. To jest w istocie raczej system arystokratyczno-demokratyczny i to z dużą przewagą pierwiastka arystokratycznego. Dlaczego? No, władza ludu ograniczona jest w istocie do bardzo niewielkiego aktu, jakim jest po prostu akt głosowania raz na 4 lata. I to zwracam uwagę, głosowania na listy, które wyłaniane są na ogół w bardzo nietransparentnych i z całą pewnością nie poddanych żadnej demokratycznej kontroli procesach, najczęściej po prostu przez partie polityczne. Dobrze, jeśli są to partie demokratyczne, ale to przecież też nie jest zasada. Więc ten system działa z ogromnym sukcesem od lat 70, prawda, od zakończenia wojny, został wymyślony w taki sposób, żeby uniknąć powtórzenia się nieszczęścia, które przydarzyło się w Niemczech, no mówiąc umownie w 1933 roku, kiedy w procesie całkowicie legalnym przekazano władzę dyktatorowi, prawda. W związku z tym wymyślono system, który miał zabezpieczyć demokrację przed takim działaniem i wprowadzono do niej cały szereg rozmaitych instytucji w istocie niedemokratycznych, no par excellence arystokratycznych. Mówię oczywiście nie o arystokracji krwi, ale o arystokracji, nazywam to, funkcjonalnej. Bardzo dobrym przykładem są sądy konstytucyjne, prawda, które przed wojną istniały w 2 krajach, w Austrii i w Czechosłowacji, a po wojnie pojawiły się wszędzie, które no, oczywiście wymykają się demokratycznej kontroli, bo właśnie mają lud poddać takiej kontroli, która uniemożliwi mu zrobienie z wolnością czegoś zdaniem architektów powojennego ustroju nierozsądnego, prawda? No i ten system trwał i funkcjonował bardzo dobrze przez właściwie 3 pokolenia, ale mam wrażenie, że no od co najmniej od kryzysu ekonomicznego mamy też ogromny kryzys ustrojowy. Znaczy ten system nie jest zdolny dzisiaj zapanować nad rzeczywistością, no, która jest mu poddana, prawda? Znaczy ludzie chcą po prostu mieć więcej władzy, nie bardzo godzą się na to rozdanie, z którym mają do czynienia. Myśli pan, że takie sytuacje kryzysowe, czy to w 2007-2008 roku, czy potem w 2015, jeśli mówimy o kryzysie imigrantów, i jeżeli mówimy w tej chwili o kryzysie związanym z pandemią, czy to są momenty, które wyzwalają w społeczeństwach taką potrzebę tej demokracji, niearystokratycznej demokracji, ludowej demokracji, w której przeciętny człowiek będzie czuł, że ma wpływ na swoje życie? W wypadku kryzysu ekonomicznego trudno wątpić, że
zachwiany został jeden z dwóch filarów tej niepisanej umowy tego ustroju demokratyczno-arystokratycznego. Otóż ludzie godzili się na ten no, wyłącznie nieomal symboliczny udział we władzy, bo w zamian mieli otrzymać i otrzymywali przez trzy pokolenia bardzo konkretne korzyści, prawda? One polegały na wzroście dobrobytu i bezpieczeństwie, na pewnym założeniu, że jutro będzie lepiej niż jest dzisiaj. Kryzys ekonomiczny pokazał, że w sytuacji naprawdę dramatycznego zachwiania właściwie wszystkie ciężary przełożono właśnie na lud, prawda? Nie zbankrutowały duże instytucje, prawda? Ci, którzy doprowadzili do tego kryzysu, nie ponieśli żadnych konsekwencji. Ludzie przekonali się, że jutro może być gorzej. I to jest klimat panujący dzisiaj w całej Europie, no bo powiedzmy sobie szczerze, kiedy mówimy o kryzysie europejskim, z polskiej perspektywy ta sytuacja wydaje się dosyć zagadkowa, bo nasze poparcie dla instytucji demokratycznych i dla instytucji europejskich jest gigantyczne. Znaczy my jesteśmy ewenementem na tle Europy. Jak przyjrzeć się badaniom prowadzonym od lat choćby przez Unię Europejską, no to widzimy, że we wszystkich największych starych demokracjach europejskich, tych będących fundamentem Unii Europejskiej, niechęć do instytucji europejskiej, niechęć do demokracji, niechęć do elit jest no, zjawiskiem gigantycznym, niezwykle żywiołowym. Być może Polacy w swojej masie, że tak powiem, nie kojarzą Unii Europejskiej z przyczyną ich niedogodności, a raczej ze źródłem bogactwa, ze źródłem tego, co Polska zdołała osiągnąć, czy to od roku 2004, czy jeszcze wcześniej, kiedy aspirowała do tego, żeby stać się częścią Unii Europejskiej. Ma pan z pewnością rację. No, wzrost do dzisiaj nieprzerwany od 90 roku gospodarczy to jest fenomen absolutnie nieporównywalny z niczym. Ja nie wiem, czy jest drugi kraj na świecie, który może się czymś takim poszczycić, prawda? Mówię o nieprzerwanym wzroście, to rzecz zupełnie fenomenalna. No, druga rzecz to jest sąsiedztwo Rosji, prawda? I pamięć braku niepodległości po prostu, prawda? I stałego zagrożenia putinowską Rosją, prawda? To wszystko sprawia, że my jesteśmy dużo mniej podatni na tego typu krytycyzm, który w innych warunkach geopolitycznych i u nas pewnie znalazłby słuchaczy. No, to świadczy dobrze o naszym realizmie. Pan mówił o tym, że w 2007-2008 roku ci, którzy wywołali kryzys, w żaden sposób za ten kryzys nie odpowiedzieli. No jednak tutaj widać wyraźnie, że ta lekcja, ja nie wiem na jak długo, bo być może za chwilę wrócimy do tego, co było wcześniej i neoliberalizm czy neokonserwatyzm w tej wersji twardej znowu zacznie triumfować i czym ściślejszy, czym ciaśniejszy budżet, to tym będzie znowu lepiej. No ale w tej chwili już nikt tak nie mówi. Nie mówi tak ani Donald Trump, ani ktokolwiek, prawda? Mówimy tutaj, że państwo jest od tego, żeby wspierać. To państwo nas wyprowadzi z tego kryzysu, nie korporacje, nie wolny rynek i niewidzialna jego ręka. No tak, tylko to raczej pytanie byłoby takie, dlaczego ci, którzy tak dużo dostali dzisiaj nie czują się w obowiązku do świadczenia pomocy, prawda? Bo to dobrze byłoby usłyszeć od tych, którzy byli przez lata beneficjentami tego systemu. No bo może ci, którzy dostali, to jakoś mają taką konstrukcję, że tak powiem, czy konstytucję, że oni są od tego, żeby w czasach, kiedy potrzebne jest im państwo, żeby się do niego zwracali, a kiedy państwo jest im niepotrzebne, no to wtedy państwo jest krytykowane. Znaczy, ja myślę, że rację ma Andrzej Walicki, mówiąc, że dzisiaj mamy do czynienia z pewnym konfliktem polityki i kapitalizmu, prawda? Znaczy, jeśli miał mu się odnieść do tej kwestii. No i też okazuje się w sytuacjach krytycznych, że to nie kapitalizm jest gotowy nas bronić, tylko polityczność, prawda? I to jeszcze w formie państw narodowych, no bo to nie chcę tutaj dołączać do grupy kopiących leżącego, prawda? Ale rzeczywiście no nieprawdopodobna kompromitacja instytucji unijnych i w ogóle wszelkich tych idei, które stosowane jako pałkę wobec Polski, prawda?
jest niebywała, prawda? No, Unia nie wywiązuje się w najmniejszym stopniu z jakichkolwiek obowiązków koordynowania czegokolwiek, prawda? Pani von der Leyen, która mówiła w fazie, gdy płomień epidemii już ogarnił całą Europę, że ma to pod kontrolą, bo spotyka się raz w tygodniu z ekspertami, prawda? Ostatnie straszne te rozmowy na temat Włoch, prawda? Kraje, które no przecież bardzo korzystały na unijnej gospodarce, nie chcą w żadnej formie pomagać. No są to rzeczy rzeczywiście straszne i pewnie do jakichś przewartościowań dojdzie, chociaż wcale nie byłbym pewien, w którą stronę. Znaczy to jest tak, że potrafię sobie wyobrazić, że zręczniejsi okażą się ci, którzy będą chcieli oddać więcej władzy Unii, argumentując, że wszystko złe, co się stało, wynika z niedostatecznych uprawnień. Ale coś na rzeczy jest, to znaczy zarzucamy Unii, że nie koordynuje i nie, no na dobrą sprawę, nie wtrąca się wystarczająco dużo w sprawy zwalczania koronawirusa, no ale Unia jest sojuszem niezależnych państw, które przekazują Unii kompetencje. Nie ma Unia kompetencji w większości rzeczy, o które ją w tej chwili prosimy. No Unia nie może zdecydować o tym, jak konkretne państwa mają reagować na pandemię. No tak, ale to no, łatwo jest powiedzieć, że każdy, kto czytał traktat europejski, wie, że kompetencji w sprawach praworządności też nie ma, prawda? Ale nie przeszkadza jej to wykazywać się nad aktywnością w tych sprawach. Nie, to nie, to znaczy problem nie polega na tym, czy ma, czy nie ma. Problem polega na tym, czy w ogóle jest zdolna do zajęcia jakiegokolwiek stanowiska, prawda? Znaczy, czy chowa się w mysią dziurę i zachowuje się tak, jakby ta sprawa do niej nie należała. No oczywiście, że nie ma kompetencji, ale nie trzeba kompetencji na przykład do tego, żeby stworzyć struktury, które byłyby zdolne koordynować na przykład pracę minister zdrowia, prawda, zbudować jakieś struktury informowania o przebiegu epidemii, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No nie przesadzajmy, nikt się nie spodziewał, że Unia Europejska stworzy strukturę zastępującą ministrów zdrowia. No to nie w tym rzecz. Chodzi o to, że można było na przykład skoordynować pomoc po prostu na poziomie międzynarodowym, prawda? Tymczasem proszę sobie przypomnieć, ja myślę, Włosi tego żyjący do końca życia nie zapomną, prawda? Niemcom, że kiedy oni byli w nieprawdopodobnej potrzebie, to Niemcy i Francja zresztą zakazały eksportu tych środków takich jak maseczki za granicę, no zostawiając ich całkowicie samymi. No, to są wielkie i tragiczne symbole, prawda, że te środki medyczne z Chin przyszły wcześniej niż te, które przyszłyby z Unii Europejskiej. Nie trzeba do tego żadnych uprawnień. Ale ja chciałem wrócić do czego innego, bo moim zdaniem to są tylko katalizatory pewnych procesów, które są dużo głębsze. Zaraza uderza w pewien taki fundament pooświeconiowego optymizmu, prawda? Znaczy, przyglądając się tym zdumiewająco spóźnionym reakcjom niektórych krajów na zarazę, myślałem sobie, że ktoś, kto nie ma w pamięci tych wszystkich strasznych doświadczeń, które mają Polacy, nie może uwierzyć, że może przydarzyć się coś naprawdę złego. Zastanawiałem się, jaki udział w tym, że polski rząd tak szybko zareagował, prawda, czego rozmaite pozytywne skutki widzimy dzisiaj, porównując, choćby właśnie miałem przed oczyma przed chwilą słupki pokazujące liczbę zachorowań na milion mieszkańców, prawda, i Polska jest tam w ostatniej czwórce, prawda, w Europie, więc rzeczywiście to wygląda dobrze, nawet zakładając, że zaraza zaczęła się później niż we Włoszech, no to nie zaczęła się jakoś dużo później niż w Niemczech na przykład, które są z kolei w pierwszej czwórce, prawda, więc dlaczego myśmy zareagowali tak szybko? I myślę sobie, że między innymi dlatego, że polskim doświadczeniem jest przekonanie o tym, że my pląsamy na grobli między bytem a niebytem, prawda? Znaczy, że jesteśmy, że może nas nie być. My nawet w hymnie śpiewamy, że nie zginęła, prawda? Jak długo mamy siłę, by ją podtrzymywać i przytomność i determinację, prawda? By wyobrazić taki refren w hymnie Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję. Dariusz Karłowicz, filozof, teologia polityczna, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo.
I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu. Prawie, ale to jeszcze nie koniec. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Bit. Jestem słuchaczem raportu o stanie świata chyba od zawsze. A teraz w dodatku patronem, do czego z całego serca zachęcam każdą osobę, której świat nie jest obojętny. Chciałbym Państwu przedstawić krótki cytat z książki, którą poznałem właśnie za sprawą audycji Dariusza Rosiaka. Fragment ten jest dla mnie ważny, bo aktualny chyba na każdym etapie życia i w każdych okolicznościach. Być może więc odwołujemy się do rozumu nie dlatego, że ufamy jego wynurzeniom, ale dlatego, że możemy tak manipulować jego wnioskami, by dostosować je do własnych potrzeb. Felipe Fernández Armesto, Historia prawdy. Przypominam Państwu, że to jest Wasza audycja, w całości finansowana ze zbiórki w serwisie patronite.pl. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim patronom, producentom raportu o stanie świata, wszystkich słuchaczy zachęcam do wsparcia programu. Proszę Państwa, mam nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi w przyszłym tygodniu. Usłyszymy się ponownie w środę. Nasz program półtygodniowy, raport na dziś, dostępny od mniej więcej 17:30. W środę, może wcześniej, w sobotę jak zwykle. Kolejne wydanie raportu o stanie świata. Tę audycję zrealizował Chris Wawrzak, wydawcą była Agata Kasprolewicz. Przypominam nasz adres raportrosiaka@gmail.com. Jesteśmy na Facebooku, Twitterze, a Wy jesteście w moich myślach i w moim sercu. Na koniec Johnny Cash. Do usłyszenia, Dariusz Rosiak. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.